Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dziś wraz ze mną nowy zawodnik Broń Radom, Przemysław Śliwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, Przemku, jesteś tutaj już od połowy stycznia. Takie Twoje pierwsze odczucia po tych treningach z drużyną? No, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Dobrze się czuję. Żadnej kontuzji nie mam. No, pracuję na najwyższych obrotach. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko w pierwszym meczu, jak to wyjdzie. Fajnie mi się współpracuje z trenerem Arturem Kupcem. No, poznałem chłopaków też w drużynie lepiej, bo wiadomo, no, pomiędzy Bronią już grałem sporo meczy, no tam z chłopakami z Broni się znałem. Także zobaczymy. Ale powiedz, bo to nie była dla Ciebie łatwa decyzja przejść do Broni. No, byłeś kojarzony w ostatnich latach z Radomiakiem, grałeś w Radomiaku. Nigdy te przejścia z jednego klubu do drugiego nie są łatwe. No wiadomo, no, ciężka była decyzja. Ciężko było podjąć tą decyzję, no ale dużo osób do mnie dzwoniło, dużo trenerów moich byłych do mnie dzwoniło i no, namówili mnie, żeby podjąć tą decyzję, żeby przejść do Broni. Mi się wydaje, że to była dobra decyzja, według mnie. Bo co Cię przekonało do tego, żeby tu przyjść? Trzecia liga, wyższy poziom. W czwartej lidze spędziłem... Też odskocznia dla Ciebie do dalszych dostępów, gdzieś wyżej. Myślę, że tak. Myślę, że to taki przystanek jakby do wyższej ligi. No i wiadomo, no lepiej wyższy poziom. Lepiej można się pokazać, więcej osób spogląda na trzecią ligę. To nie jest pierwsza przygoda Twoja z Bronią Radom, bo przecież jako junior byłeś tutaj i odszedłeś stąd też jako junior do trenera Antoniaka. Tak, no tylko że to była bardzo krótka przygoda, pół roku, no ale też mi dużo dała. Później właśnie wskoczyłem do trzeciej ligi, do trenera Józka Antoniaka i... To właśnie tam zadebiutowałeś w seniorach, tak, tam tak, gdzie... jako 16-latek. Ostatnie derby pokazały, chyba że wychowankowie Orła Wierzbica to znaczą bardzo wiele. Dokładnie. Ja i Paweł Ankurowski strzeliliśmy po bramce i no i tyle. To duże takie uczucie, takie przyjemne strzelić było. Tak, bardzo, bardzo przyjemne. No ale wcześniej strzeliłem tą bramkę grając w Radomiaku. Teraz jestem w Broni. No tak, ty jesteś tak kojarzony w tym naszym klubie, że zawsze tej Broni musiałeś bramkę strzelić, skrzywdzić ten nasz zespół. Tak, tak jesteś, tak do tej pory byłeś postrzegany. Ciężko mi powiedzieć coś na to pytanie. Do tej pory tylko jeden piłkarz był tak postrzegany, Zbigniew Obłuski. My go pozdrawiamy serdecznie, bo zawsze strzelał bramkę Broni, w końcu do niej przyszedł i w końcu został zatransferowany i z tobą chyba przygoda... No i tak, chyba Broń mnie jednak skusiła. Dzwonili cały czas włodarze klubu i w końcu się zdecydowałem. W końcu się ugiąłeś. Powiedz, czego się spodziewałeś tutaj po grze w tym klubie, bo przed wami taka niełatwa runda wiosenna, 12 miejsce, jest jakaś przewaga nad tą strefą spadkową, ale ambicje chyba gdzieś wyżej są postawione tutaj cele. No, chcemy wygrywać jak najwięcej meczy, a jak to wyjdzie, to zobaczymy. Mi się wydaje, że drużyna jest dobrze przygotowana, wszystko jest w jak najlepszym porządku, zero kontuzji praktycznie. No i zobaczymy, no, gramy pierwszy mecz z Legią na wyjeździe, drugą. Co wyjdzie, to się okaże. Powiedz, jak będzie funkcjonował ten duet Czarnecki-Śliwiński, bo nad tym wielu kibiców się zastanawia, czy gra dwoma napastnikami w Broni to będzie jeszcze lepsza, czy... No, tak szczerze, no to... Tak szczerze to powiem, że no nie wiem, czy jestem pewniakiem do gry. To decyzja należy do trenera Artura Kupca, no ale mi się wydaje, że dobrze wyglądałem w tych sparingach, bramki jakieś strzeliłem, także no, mi się wydaje, że jednak wyjdę w tej pierwszej jedenastce z Kamilem. I... No ale nagle urosła wam młoda konkurencja, bo jest Piotrek Goliasz, który też tutaj dwa mecze zagrał, prawdopodobnie zostanie, więc... No, mi się wydaje, że też dużo, dużo da, to jest młody chłopak, młodzieżowiec jeszcze. No, także kurczę, mi się wydaje, że bardzo dobrze, że
dołączy do naszego zespołu. Odstawmy trochę piłkę na bok. Jak wygląda twoje takie życie prywatne? Co ciebie interesuje? Czym się zajmujesz w wolnych chwilach? Bo przecież nie ma tej piłki od rana do wieczora. Jasne, no ale w wolnych chwilach lubię spędzać czas ze sportem. Jednak jak nie ma piłki, to bardzo się interesuję boksem. Lubię sobie boksować na worku w domu. No i też lubię gotować. No, nieraz coś tam przygotuję. To możemy zdradzić, bo a propos tego boksu, to dzisiaj jesteśmy przed zajęciami kickbokserskimi z trenerem kadry narodowej, Włodzimierzem Przyciakiem, więc chyba będziesz miał co pokazać. No, bardzo się cieszę właśnie na ten trening i nie mogę się doczekać. Jeden bokser, który sobie radzi w ringu bardzo dobrze. Nie słyszałem. Wagowo moglibyście pasować. No, mam tu na myśli Adasia i Mielekla, kiedyś boksował i radzi sobie bardzo dobrze w tym. A co poza boksem? Muzyka? No, muzyka też, ale bardziej polskich raperów lubię słuchać. Słyszałem ostatnio, że jesteś do wzięcia, że tak powiem, informacja dla dziewczyn kibicek Broni Radom, że jesteś singlem od niedawna. No nie tak. Wnikamy, jak to się stało. W każdym razie kibicki zapraszamy na mecze Broni. Przemek czeka. Broń też czeka. Tak jest. Szanowni Państwo, moim gościem był Przemysław Śliwiński. Życzymy mu jak najlepszych występów, jak największej liczby bramek, ale przede wszystkim zdrowia, bo jak zdrowie jest, to wiadomo, że w tych meczach będzie jak najlepiej. No, możemy tylko zaprosić kibiców na mecze Broni. Zapraszamy na mecz pierwszy Broni. 24 marca, w niedzielę, godzina 12, Broń Radom, Lechia Tomaszów. Śledźcie naszą stronę, śledźcie Echo Dnia EU. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.